Była to kolejna noc w Liberty City, lecz dla samego Nico Bellicia była to niezwykła noc. To była ta noc, w której wszystko już powoli miało się zakończyć. Została już tylko i wyłącznie jedna rzecz do zrobienia. No może dwie albo trzy. Ale w tym odcinku na pewno miało się już wszystko zakończyć. Cała historia, którą wspólnie przeżyliśmy. Te wszystkie huśtawki, które wystrzeliły nas w powietrze, jak księżniczka Borealisu poleciała w powietrze, gdy zaczęła latać. To wszystko już powoli miało się kończyć. W tym odcinku. To miało się już zakończyć. Ostatni odcinek. Ostatnie zadania. I... ostatnia decyzja do podjęcia. Lecz zanim to wszystko się jeszcze miało zakończyć, Nico postanowił, że jeszcze raz na samo zakończenie serii, już właściwie przed zakończeniem, no jeszcze nie jest do końca zakończenia, ale to jest ostatni odcinek, Nico postanowił, że wystrzeli się na huśtawce, żeby godnie rozpocząć ostatni odcinek Zagrajmy w GTA 4. No tylko najpierw potrzebował samochodu, ale nikt za bardzo nie chciał mu auta dać. I był taki problem. Ale okej, okay, tutaj się już jakiś gotek miał zatrzymać i nikomu miał pisać jego auto. Właściwie to kobieta, ale nie za z tym. Proszę wysiadać. Zabieram ci to auto w imieniu księżniczki z Borealisu. Znam linę osobiście. Nawet się z nią widziałem w spa. Cześć, witajcie w kolejnym, i tak jak dobrze słyszeliście, to jest ostatni odcinek z GTA 4. Tak się już, moi drodzy, złożyło, że dzisiaj... Ile dzisiaj raftel na początku, ja to chodzi. Dzisiaj w tle, moi drodzy, to co dzisiaj w tle. Dzisiaj mam znowu 3 godziny nagrywania. No i co tym idzie, postanowiłem, że w tym odcinku sobie zakończymy tą serię. Nie będzie na 100%, niestety. Znaczy no, na moim to będzie na 100%, bo... w statystykach nie będzie 100%, tylko dlatego, bo nie udało mi się wstać tej głupiej mi gry, ale szczerze mówiąc, Rockstar może mnie pocałować w dupę za coś takiego. No nie, 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 nie! Wylecimy ze mną w powietrze! Wylecimy razem z policją w powietrze! Lecimy, kurde, policja! Ty też poleci w powietrze! Dajesz! Albo i nie do końca, no kurde. A nam tutaj co będzie chamską zaskadzał, no. Za kogo ty się uważasz, jak chce tylko wystrzelić na huśtawce? Lecimy! No jak na księżniczkę z Borealisu przystał? Ale to nie tak miało być. Shira leciała w tle, dlaczego Shira nie pomogła? Nie. A mieliśmy tak pięknie polecieć. Mieliśmy polecieć dalej niż Bluma. Takie chujstwo. Dobra, kurde, biorę taksówkę i jedziemy do Jimmy'ego Pegorino. Co to skończyć? Ja jeszcze i taka mizerka chuby po drodze. Dobra, dawać mi taksę, dawać mi taryfę. Dawać mi taryfę. Dawać mi taryfę, bo Roman ma mnie w dupie, dawać mi taryfę. Ja chcę taksówkę. Ja poproszę taksówkę. I teraz taki Żydek powinien powiedzieć, idę! Ale nie pana! Inną taksówkę! Taksi! Taksi! Czy przyjedzie tu jakieś taksi? Czy nie przyjedzie? To jest Liberty City! O, wreszcie jest! Ej! Nie można tak chamsko pasażera przejeżdżać! Co to ma być? Nie tutaj. Jestem i chłopsko życie odebrał, no jest to jakby tego wszystkiego było mało, to będzie trzeba zakazać o jakiegoś hot doga. Co za chamy mieszkają w tym Liberty City. O kurde, widać, że to Jutek za kierownicą, ej! Ja cię powinienem zabić, Jutek, bo nie potrafisz jeździć. Dobra, kurde, idziemy na misję do Jimmy'ego. No tak, tym razem dokonamy właściwego wyboru, wiadomo, już przesadliśmy tą tą wersję, teraz przejdziemy tą dobra ścieżka. Teraz będzie dobre zakłócenie. One last thing. Zazwyczaj to jeszcze raz.
Nico, good to see you. And you, how are you? Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. You get close to your dream, then something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you! I looked out for you, and I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitry Raskolov. Mo, we got this through. I know. But this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No. I need you to get that H. I need the money. I looked out for you. You know, people wanted to whack you. I said no. Now I need you. And I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pegorino, I already told you. I got no, history. No, you listen, you dumb immigrant fuck. I ain't asking you. I'm telling you, do this. Nie tym razem. Ostatnio tylko pozałowałem. Do it or you and me are gonna have a problem. Nie będę miał problem, jeśli zrobię to, co ty chcesz. Nie, drugi. Trzeci, nie, chwila, czwarty raz tego już nie będę wsadzywał, nie ma takiej opcji. Ja trzy razy to mi się męczyłem, nie ma takiej opcji, nie tym razem. Niko, nie! Niko, tym razem zmieniamy losy twojej historii. Ostatnio pamiętasz w ogóle co się ostatnio stało, bo pamiętasz chyba Niko, znaczy nie wiem co pamiętasz, chyba nie pamiętasz, ale kurde Niko, nie pamiętasz tego, my cofnęliśmy czas, bo ostatnio zrobiłeś to, co chciał Pegorino i to się dla ciebie bardzo źle skończyło, to popełniłeś samobójstwo. Musieliśmy użyć mocy trwania czasu Max, żeby to naprawić. Tym razem nie możemy powtórzyć tego samego błędu. Dmitry Raskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What? You knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Roman, nie chcesz, żebym tego zrobił, naprawdę. Nie chcesz, żebym tego zrobił, bo to się dla ciebie źle skończy. Nie chcemy powtórki! Nie! 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 Zegnam. Jest na tyle kamska, że jeszcze mi przerywa zmieniania radia, no to jest po prostu dramat jakiś Stokate. Dobra moi drodzy, tym razem dokonamy właściwego wyboru. Ostatnio pokazałem wam, co to stało, jeśli pójdziemy na umowę z Dmitrym. Tym razem dokonamy właściwego wyboru i rzecz jasna idziemy zabić Dmitrego. Tym razem nam się nie wywinie, tym razem mu nie odpuścimy i tym razem upewnimy się, że zginie. Zanim on będzie chciał zabić nas po raz kolejny zresztą. Tylko jak tutaj jest, to najpierw muszę zapokupować amunicję do moich kochanych broni. Tutaj jeszcze chyba się przyda amunicja, dobra nie przyda się, ale tutaj się przyda amunicja. No i jedziemy na rajd, jedziemy zabić tego Dmitriego Raskolova. Więc za parę to zakończyć, ja jeszcze zmienię muzyczkę, żeby leciała lepsza muzyczka. O, na przykład muzyka z GTA San Andreas. No i jedziemy do Dmitriego, moi drodzy. Jedziemy się spotkać z Dmitrym. Ostatnio Dmitry był na tyle cwany, że sobie siedział na statku i nas wystawił, ale tym razem to my wystawimy go i pojedziemy go odwiedzić. Tylko i wyłącznie w jednej sprawie pojedziemy go odwiedzić, wiadomo jakiej. No na pewno nie pójdziemy się tam z nim zakolegować, nie ma takiej opcji. No tak patrząc na to tutaj kurde z logistycznego punktu widzenia, no to Dmitry już zraz zdradził Niko, zraz go zdradził, no i tutaj naprawdę Niko musiałby być totalnym głupcem, żeby iść na współpracę z Dmitrym. Co my to powiedziałem taksówką?
A jeszcze co do takiej rzeczy, nie będę miał w statystykach 100%, ponieważ naprawdę ja próbowałem tą cholerną minigierkę przejść, ale ja tego nie potrafię, to jest za trudne dla mnie, nie potrafię tego przejść i naprawdę, ja rozumiem, że fajnie, okej, ustawić sobie taką minigierkę jako ciekawostkę. Jako coś, co mogłoby tam zakręcić, wiadomo, fanów GTA do tego, żeby sobie taką minigierkę przychodzili. Ja z tym ogólnie nie mam problemu, tak, może to być taka ciekawostka dla graczy, coś, co sobie mogą pograć, żeby tam pobić jakieś rekordy, rozumiem tak najbardziej, ale... Żeby dawać coś takiego jako aktywność do przejścia gry na 100%, no to jest już dla mnie przegięcie. W GTA San Andreas też były takie minigry i jakoś nie trzeba było ich wschodzić, żeby San Andreas przejść na 100%, więc tutaj naprawdę Rockstar przegięli granicę. I nie interesuje mnie to, że komuś się to może nie podobać. Roman, nie, dla twojego dobra tego nie zrobię. Nie interesuje mnie to, że... tam... Kurde, o czym tam mówiłem? No po prostu uważam, że takie coś nie powinno być mieć miejsca, okej? Okay? Rozumiem samo dodanie takiej minigry, ale to nie powinna być jako aktywność wymagana do przejścia gry na 100%. Dlatego mimo tego, że nie będę miał tych 100% w statystykach, to i tak ja uznam, że przeszliśmy GTA 4 na 100%. Tak dla mnie przeszliśmy GTA 4 na 100% i żadna głupia minigierka tego nie zmieni. I statystyki też. Zaraz jestem, nie przeżyć. Nie przeżyliśmy, no ale przejdziemy w tym odcinku. O jacie, no teraz jakiś kurde spam głupi do mnie dzwoni. Przepraszam za to. Ja to sam jakiś głupi spam dostaję i kurde muszę coś z tym zrobić wreszcie. Chwila, usuń. Muszą mi to głów, no dobra. Idziemy zabić Dimitriego. Ja oczywiście tutaj też puszczę muzyczkę taką, która pasuje do sytuacji. Mam tych ziemniaką. Znowu zaleci cyberpunkiem, ale... Akurat cyberpunk musi być, no musi być jakaś muzyka do akcji chyba w końcu, nie? No właśnie. Dobra, znajdź sposób, żeby dorwać Dimitriego i zemścić się, a z przyjemnością. Dobra, da Dimitri jakąś wielką nienawiść mu nie wzbudzana, ale fajnie będzie go zabić. Zanim on zaatakuje nas znowu. Dobra. Mam snajperkę, więc zaraz rozpoczniemy zeżnie. Tylko jeszcze puszczę muzyczkę odpowiednio i lecimy. Zaczęło się, moi drodzy, zaczęło się! Tym razem nie mamy fila, na szczęście, więc pójdzie łatwiej. To jest akurat jest trochę ta muzyka. Dobra, udało się tego ze strzelbą zabić. Tego ze snajperki. O kurde, jeszcze żyje? Serio? Jaki cud on to psażył? Dobra, mi to zrobię. Proszę bardzo. Posmakujcie tego! I polecieli! Ej, no tak to się nie uda. Oj, błąd kolego. Kocham tę muzykę. Zaraz to mi się jeszcze lepiej przychodzi, gdy jakaś muzyka gra w tle. Ja tego pominąłem. Skubaj co. Dobra, spróbujemy jeszcze coś z gratem podziałać.
Okej, dobra, udało się. Już przez chwilę myślałem, że zrzuciłem go sobie pod nogi. Teraz się mam. Dobra, tutaj czysto. Nie ma takiego zaskakiwania mnie. Widziałem cię tam. Dimitri! Gdzie jesteś? Rosyjskie kundle. Dorwę wam miejsce prezydenta. Jak będę miał okazję. Chyba raczej nie będę miał. Dobra, to nie dorwę, trudno. A bym skończył się z tego na Władimirze Putinie. Za to, co zrobił, za to, co wywołał. Ale nie ma jak. Skubani. Byłem szybszy. Nie ma takiego strzelania. Ja tu jestem mi strzelania. Nawet gdy mnie ktoś trafia, to ja i tak go zabiję. Mogę to powiedzieć, tam dzisiaj jest łatwiej, co? Nie stałem się z filmem. Bo tutaj się nie trzeba wyzerać z głupą inteligencją. A zatem ten moment trochę mi problemów może sprawić. Że tutaj kurde. Ukryli. No wystawcie uboje. No chodź. Nie, trzeba było nie wystawiać tego łba. Uwaga, uwaga. Sprawdzamy pomieszczenia. To już jest tylko teraz wyłącznie moja personalna sprawa. Ale na pewno wyświadczę świat obsługę, jeśli zabiję Dimitriego Raskalowa. Raz na zawsze. Tylko pozbędę. Z życia swojego i z życia innych. Pomysł na wszystkie osoby, które zdradził i wystawił. Pomyśl cię, Mikhail! Byłeś gnojem, biłeś swą kobietę, ale nie zasłużyłeś na to, żeby ciebie Dimitri tak potraktował. Pomyśl cię! A dziwnie to brzmi z człowieka, który cię zabił, ale i tak cię pomyślę. Bo miałeś rację. Dimitri to gnida. I teraz zmierzę się z konsekwencjami swoich podłych czynów. Jest na dole będą chyba. A, dokładnie. Tutaj jest co? No wystaw łeb! Nie biorę jeńców! Wystaw się. Co za idioto. A miał co to ze mnie trafić? Gdzie? Spadaj! Dimitri Raskalow! Znajdę cię, Dimitri. Jesteś tu? Dimitri!
najlepsze jest to, że ta muzyka Solarpunka nawet pasuje do tej misji w sumie. Tylko na bzdury się myla. Nie pasuje jednak. Nie wiem, co to jest. Wiedziałem. Tam jest jakaś psyda. Dobra, czekamy Dimitriego. Trzeba go znaleźć i zabić za wszystkie krzywdy, które wyrządził. Co za rosyjska gnida? Z tego Dimitrija. Teraz ja mówię o tym, że w tym odcinku już kończymy grę, ale w sumie to nie ma takiej pewności, bo może być tak, że ja do misji finałowej misji nie wstaję, mogę mieć problem z tym. Tego to w sumie nie wziąłem pod uwagę. Gdzie? No serio, nie trafi go stąd. Ale tak, to już go trafię, nie? Zatem zejdźcie na dół. To by ktoś chyba nie będzie chciał zaskoczyć, albo i nie. Podejrzane. Na górze nie. Ale coś czuję za mnie zaskoczony z dwóch stron! Dobra, gdzie jesteś? Znowu powtórka z sytuacji. Załatwimy to inaczej. Papa. Gdzie? Gdzie jesteś? Co jest? Dobra, przeczekamy pomieszczenia, bo może tu się znajdę. Jakaś apteczka, może byście dodali apteczkę. Dajcie apteczkę. No dajcie apteczkę, błagam. Apteczka by się przydała. No ale sumie nie jest tak źle z moim życiem, no ale... Można by je było dzwonić, co? Dobra, apteczki nie ma. No to idziemy dalej. Wow, wow, wow! Tu jeszcze będą na bank! Dobra, szybka reakcja, działanie w... W efekcie. Tu coś czuję, że nie zaskoczą. Z dwóch stron. Czysto? A tutaj? No nie wierzę w to, że jest czysto. Nie wierzę w to, że jest czysto. Nie ma czysto. To ktoś tu jest. Powiedziałem. Byłaś. Byłaś, bo po ciebie pofatyguję. No chyba nie. Chyba jednak mnie nie masz. Ale ja zabiłem ciebie.
Dobra, jesteśmy tak blisko niczego. Okej, okay, teraz koniec. Ja tu kombinuję, może być tak, że to się... Spiernica. Jak to się schodzi na dół? Kurde, boję się trochę, dobra. Spróbujmy. Okej, udało się. Teraz gdzie oni są? Jak ty byś chciał umrzeć? No wcale nie cię w głowie. Chciałeś tak umrzeć? Umarłeś. Kurde, nie wiem, zastrzelać w butle, a to się może źle skończyć. Dlaczego oni tu muszą mieć butle, no? Ja się boję przebywać. A bo... dobra. Załatwimy to inaczej. Nie wiem, kurde, chyba zryskuję trochę, ale... oddalę się i zobaczymy. Kurde, nie zginął. Dobra, chodź Dimitri! Mamy go! Hey Dimitri! I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Nico! It's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everything. Nico, co ci się stało? You arrived in this country, a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Zatknij to Baltijsko, a chuja! Niko, ty idioto! Ty idioto! Ała! Dobra, Dimitri, ostaliśmy już tylko ty i ja! Postaraj się, żeby ten boss fight był cokolwiek warty! Ty będziesz chociaż trochę wymagający przeciwnikiem na poziomie Hansena? Cyberpunka? Postaraj się chociaż trochę, Dimitri. Daj, co jedno został. Słaby byłeś. People aren't going to be happy if you kill me. Blat, you opponent! I've never been popular. I don't mean to start now. Wykoń z Dimitriego. I didn't mean nothing. Please. Zwróć uwagę na to, jakim on jest tchórzem teraz. Zdradzał nas, oskiwał, wykorzystał, porwał Romana, a teraz, gdy jego życie jest na wykłacaniu, to on jest na tyle bezcelny, że on jest samocelność nas błagać o litość. Co za gnida, no to jest po prostu tchórz, on jest tchórzem i nieudacikiem. A to mnie pokorino obchodzi. Chłopie. Na bardzo złą. Ty hipokryto. Zrobię. Zrobię to. No chyba nie aż tak długi czas, chłopie. To nie było aż tak dawno. Tak? Kogo? Kogo tak wkurza? No? Za to niby był Bułgarin, może bym ci uwierzył, gdyby nie te wszystkie inne osoby, które zdradziłeś. Przestań kłamać. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. Oh.
Jak ci wygodnie? W której pozycji ci najbardziej wygodnie, Dimitri? Powiedz tak. Możesz powiedzieć, w której pozycji ci najbardziej wygodnie? A nie, chwila, ty już nie zajesz. No ale czekajcie, ułożę go tak fajnie. Ułożę go tak fajnie, żeby w stanie sobie fajnie spał. Tak, kurde, ułożę go, żeby... O! Nie sądzicie, że to jest taka fajna pozycja do spania? Chyba mu wygodniej będzie w ten sposób, co nie? Chyba mu będzie wygodnie. To w sumie dam mu prezent, taki mały prezent, to jest od Wulkanika, proszę bardzo. Łap! To jest prezent ode mnie. Widzisz, jak poleciałeś? Jakbyś poleciał mocniej, to Lina byłaby z ciebie dumna. Dobra. Z Dimitriem sprawa załatwiona, uciekamy stąd. Już nic tutaj nam nie zostało. Naprawdę? Wygrałem? Wiesz co? Wiesz co ci powiem, dobra. Daruję ci. Może będziesz lepszym człowiekiem. Jeśli ci daruję życie. Mam nadzieję, że tego nie pozałuję. Skoro mówisz, że wygrałem, to nikt ci będzie. Zyj. Tylko obym tego nie zauważył. Jak się dowiem o tym, że kogoś zdradziłeś i zostałeś taki jak Dimitri, to wrócę do siebie. Dimitri zabity, jeden z drusków osądzony. To była dobra noc. Killed Dimitri. It's over. He was on the platypus, the boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Jak mnie denerwuje w ogóle to, że oni tak upominają tego Nico, żeby nosić ten garnitur, a prawda jest taka, że zarówno Kate, jak i Mallory nie ubiorą nawet sukienki na ślub. Jest naprawdę, to jest dla mnie hipokryzja, że to faceci mają się ładnie ubrać na ślub, a kobiety się ubierają byle jak na ten ślub. Zarówno Mallory, jak i Kate. Nawet sukienki nie założyła, ani jedna, ani druga. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak Kate będzie wyglądać. To jest dramat jakiś. Ona nawet na ślub nie potrafi się ubrać normalnie. Głupia chłopczyca. Jak chłopczyca nie lubią ślubów, to po to się w ogóle pchają na śluby. Ja sam ślubów nie lubię, sam na ślub nigdy nie poszedł i nie chodzę na śluby. Więc chłopczyca niech też nie chodzą, jak tak nie lubią ładnie wyglądać. Głupia chłopczyca. No, czyli takie w sumie, z jednej strony rozumiem, dlatego coś tak postąpił, jak postąpił, ale z drugiej strony to Safi mi każe się trzymać od ciebie z daleka i ogólnie to już koniec z nami i wypierdalaj. No to jest ogólnie... W sumie to Fila też bym mógł trochę porównać do Rida, z Cyberpunka. Serio, wolałbym naprawdę zabić Fila zamiast Rida. Tylko w ogóle ma takie psatucie, że Rey, gdyby żył... To może by koniec końców nas jeszcze by nas koniec końców zaczął wspierać pod koniec gry w sumie. Biorąc pod uwagę to, co go prowadzi, to zakłacanie. Nico, I'm getting married tomorrow. Can you believe it? Make sure you get lots of beauty sleep. You need to be at the church at 10 a.m. though. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. No widzicie, czyli w tej wersji musimy chwilę poczekać. No ale dobra, to w takim razie. Roman, dopiero co dzwoniłeś! I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Ale dopiero co dzwoniłeś w tej sprawie! Roman, dopiero co gadaliśmy o tym! Roman, jeszcze mi podziękujesz za to, co zrobiłem z Dimitrim. Naprawdę, jeszcze mi podziękujesz. Teraz może myśleć, że coś straciliśmy, ale uwierz mi, że coś zyskaliśmy! Zresztą na taką opcję zdecydowałem. Dobra, to w takim razie słuchajcie, ja jadę do Bohan. Tego przydałaby się taksówka. Dobra, dzisiaj mam 3 godziny, więc mogę wam dzisiaj taki długi odcinek nagrać. Tak, gdy rzucę ten jeden odcinek, który mi się został obecnie z GTA 4, to ja od razu robię reset laptopa. Zrobię tak dlatego, ponieważ ja nie stracę moich filmów, które nagrałem tutaj po resecie, więc będę miał dalej te filmy i będę mógł je spokojnie dalej przesyłać, nawet gdy tego laptopa wcześniej nie zrestuję.
No i zobaczymy, jak będzie z tymi dodatkami, co będę w stanie je nagrać, no mam nadzieję, że tak, ale przydałaby się jakaś taksówka! Na pierścienie Borealisu, gdzie są taksówki? Taksówka! Taksówka, czy przyjedzie to jakaś taksówka, Roman? Roman, możesz mi dać jeszcze taksówkę? A teraz akurat jedzie. Sobie chyba żartuje za mnie. Rozumiem, że już teraz nawet nie mogę wzywać taksówki od Romana. No super, super z niego ekskluzem. Nie dość, że wychodzi za kupę kobietę za mąż, to jest kurde... Nie da kurzynów i taksówki. Co za chami prostak, co za woglan! Dobra, to jak, no, kurde, nie, tutaj psaskie. Wezmę moją jak za piękną korwetkę. Korwetkę. Ta jest. No i co, przecimy się. Ja nie będę zapisywał gry, bo zauważyłem też, że nie muszę zapisywać gry, żeby nikt się przespał te 6 godzin. To działa tutaj tak samo jak GTA 5, więc też spoko. Że nie muszę ogólnie gry zapisywać, żeby popchnąć czas do przodu. Więc nie będę zapisywał gry. Mogę zapisać co na wyjazd po ślubie na jednym save'ie. Więc zobaczymy, jak będzie z tą finałową misją, czy uda mi się ją wykonać. Mam nadzieję, że tak. Mimo wszystko, że uda mi się ją wykonać w tym odcinku. No z Dimitriem nie jesteście, zobaczymy, jak będzie tutaj. Ej, wielka szkoda, Roman, że twoja dziewczyna już na ślubie dobrze nie wygląda. Tylko się ubrała, byle jak jakaś wieśniacka. No nawet ta zamiecia się nie odpaliła jeszcze. Dobra, no może się teraz odpali. Okej, zniknęły mi ikonki, więc to chyba już. No weź mi inną muzykę. O, Deslings, no i to rozumiem. No halo, odpaliście wreszcie ta misja, czy nie? Kurde, mamy co serio psa czekać. Te 2 minuty, co tam 3. Nie, dobra, jak okolwiek dalej są. Ale mogę pocieszyć was, że za chwilę będzie jedna z najlepszych scen. W tej grze. Ale ślubie zawsze będzie jedna z najlepszych scen. W tym zakłaceniu. To będzie wielka satysfakcja dla mnie. No, zadzwonię do tego Romana jeszcze, co jak, bo już kurde nie wiem, co mam o tym myśleć. No nie da rady. Kiedy tak się wdupiłem, bo mogę wcześniej pojechać do pani spray, a teraz już za bardzo nie pojadę. No jak ta auto straci, to mówi się trudno. Bo tak mam te parę innych sztuk, a poza tym to i tak już ostatni odcinek z GTA 4. Potem odcinku zrobię reset laptop. Nie, to zagram chyba jeszcze, jak będę miał czas. Jest plan to nagrać. Nagram jakieś lore wideo jeszcze. Ale to bardziej nie konkretnie o postaci, może bardziej bym zrobił taki ranking, kurde, Lorek i Lapistrand. Myślę właśnie o tym, by coś takiego nie zrobić. Albo jeszcze omówić sprawę tego, jak gry za mnie nienawidził, bo będzie wtedy gdzie wstęp. Byłem sobie na kanale Profcia, to sami tam zaglądam, no i zauważyłem po raz kolejny, jak Kasia się kłóci z takimi dwiema osobami, które to są na tyle bezcelne, że mają ze bronią Lapistrand i twierdzą, że Lapistrand wcale nie sądzę nienawidził, bo będzie wtedy gdzie wstęp. Naprawdę, szlak kiedyś człowieka trafi z tymi fanami Lapistrand oraz z ludźmi, którzy bronią to ścierwo. To ma swoje plusy. Dla mnie. Ale nie zmienia to i tak faktu, że oczywiste jest to, że ta seria próbuje nienawidzić wobec tych dziewczyn. Jak ktoś tego nie rozumie, to albo jest ślepy, albo jest po prostu sam to krzyczny. Kurde, boję się samolwywać, bo boję się, że no minie ten termin właśnie, no ten ślub on ma o 10. A jak się samoluje, to będzie 11. Tylko chyba trochę dupa. Ale dobra, więc zawsze mogę jeszcze z wami pogadać na ten temat, że... Właśnie taka jest sprawa, ogólnie.
Za oni broni to Lapis Trens, twierdzą, że nie, nie, ale Lapis Trens niestety nienawidzi, bo będzie wtedy dziewczyn. Ja naprawdę myślę, co by na ten temat filmu nie nagrać się. Odnoć się... Och, on zaczyna się, nie, zaczyna się. Wypierdalaj. Nie będę wyszukiwał rozmów. No niestety, na ten ślub zabieram, ale czy zaraz, z drugiej strony jest jedna zaleta tego. Zaraz wam wytłumaczę jaka. Zresztą, co ja wam będę tłumaczył, zobaczycie, to ma na was to, jaka jest zaleta tego, że zabieramy Kate ze sobą. Ale w sumie to co, kurde, co ja chcę zabierać Kate, skoro sam mogę się zająć jej problemem. Skoro sam mogę rozwiązać jej problem. To w sumie... Patrz jak się ta idiotka ubra, patrzcie! Patrzcie jak się ona ubra, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to, jak ona jest ubrana? Tak się nie ubiera na ślub! Nawet cukierki nie raczyła założyć! Nawet spinek nie raczyła założyć, nic nie raczyła założyć! I ty tak chcesz iść na ślub? Ciebie chyba powaliło tam, chłopcy co? Widać, co ubrała się na ślub jak chłopcyca i po to wielkie zdziwienie, że ja Kate nienawidzę. No nienawidzę Kate, bo to jest chłopcyca! I wiem, co ci powiem, Kate? Wiem, co ci powiem? Bye, bye! Ale jaki to problem? Niech umiera! Co się czepiacie? O nie, i teraz auto straciłem, nie! Dobra, trudno i tak. Stracę to auto, którym tam pojadę. Głupia chłopcyca. Ej, wsiadaj i mnie nie denerwuj. Nienawidzę jej, po prostu nienawidzę. Nienawidzę! Uch. Przepraszam, będę się teraz denerwował, bo mnie gotuje mnie odszukania jej. Niestety ty nie wyglądasz ładnie, nawet nie raczyłaś sukienki założyć na ślub, głupia chłopcyco. No właśnie, to jest dziwne, powinnaś wypieprzać z tego samochodu, wypierdolaj! Nienawidzę cię, Niko, za to, jaką masz relację z Kate, nienawidzę! Dlaczego mu się muszą podobać chłopcyce, dlaczego on musi być debilem, dlaczego on musi kokietować w chłopcytach i durnych idealistkach, które są bezcelne i mają celność oceniać wszystkich dookoła, tylko nie siebie! Nawet ona ma kosy irytujące, ona jest zła pod każdym względem ona jest zła! Jest brzydka, jest irytująca, jest toksyczna, ma to chore poglądy, jest okropna, jest zła. No nienawidzę, no nienawidzę i po prostu gotuje się we mnie, jak to komuś słyszę. Autentycznie się we mnie gotuje. Nienawidzę jej po prostu. Mam ochotę ją zabić. No tylko gra. Nie cpiajcie, okej? Okay? To jest tylko głupia postać, którą mam ochotę zabić, tyle. Jeszcze raz usłyszę o tym, że Kate jest dobra, to ciebie sam, Niko, wystrzelę granatem. Kate nie jest dobrą osobą. I Max też nie jest dobrą osobą, a ty jesteś debilem. Zaślepiony, który nie rozumie tego. Że Kate to jest toksyczna idealistka, nawet nie będę ich szukał do końca, bo nie mam ochoty, nienawidzę ich. Oczywiście, że faceci ubrali się elegancko, a dziewczyny się ubrały byle jak. Jak takie typowe chłopcy też się ubrały. Spójrz lepiej na swoją dziewczynę, Roman. Naprawdę, spójrz na swoją dziewczynę, spójrz na Kate, jak się ubrały. Nawet nie potrafiły się ubrać odpowiednio na ślub. Nawet tego nie potrafią zrobić. Roman, współczuję ci naiwności. Roman, lubię cię, ale naprawdę gówność kobiet, to ty masz tak zły! Ale nikogo gorszy. Mimo wszystko, Kate jest gorsza od Mallory. Błagam, niech ktoś to obserwie, niech ktoś to obserwie, proszę, niech ktoś to obserwie! Błagam. Niech ktoś to obserwie. Niech ktoś zabije Kate! Jimmy, proszę cię, zabij Kate, błagam! Proszę, zrób to dla mnie!
Jest! Dziękuję, Jimmy! Dziękuję! Jimmy, uwielbiam cię! Jedna z lepszych postaci! Jimmy Pegorino! Uwielbiam go! Uwielbiam tego człowieka! Uwielbiam tego człowieka! Jest! Ona nie zyje, wreszcie nie zyje, wreszcie nie zyje! I wreszcie mnie przestała irytować! Jak dobrze! Niko, nie płacz, to była zła kobieta, nie płacz po niej, to była kupczyca zła. Nie żyję z własnej winy, sama się z tobą zadawała, bo była debilką, weź naprawdę, chłopie, przestań się obwiniać. To jest tylko i wyłącznie jej wina. Wszystko, co się stało w tej grze, to jest jej wina. I Rockstar, serio, wy oczekiwaliście tego, że ja będę płakał? Wy serio po grach tak oczekiwaliście tego, że będziemy płakać, że będziemy rozpadać po Kate? Ja na pewno nie będę rozpacał, ja będę się z tego cieszył, a nawet imprezę zrobię. Ja to zrobię imprezę, co kazi tego, że Kate nie żyje. No nareszcie! Nareszcie! Mamy ją z głowy, Niko! Ty się ciesz! Ty bądź szczęśliwy! Niko, będą inne dziewczyny! Będzie Lina, będzie Bloom! Nie! Niko, dlaczego ty jesteś debilem? Dlaczego ja muszę grać postacią, która jest idiotyczna? Pytam się dlaczego. Dlaczego on jest idiotą? Dlaczego? Kto się dzieje? Dlaczego? Dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego Niko jest debilem? Dlaczego Niko jest idiotą? I to zajko. A możemy nie iść. To jest dobra, to jest okej. Rozumiem, że logiczne jest zabicie Pegorino, dlatego, bo on jest to, będzie chciał Niko zabić. Więc dobra, to rozumiem, ale... Zabijmy Pegorino po to, żeby przetrwać, a nie po to, żeby pomyśleć Kate. Ty sobie zasłużyła na to. Ja jej nienawidzę. Jest, nie mamy Kate w kontaktach, tak. Ale czemu nie mamy Berniego? Czemu Niko usunął Berniego z kontaktów? Dwayne... Czemu z Fratisa nie mamy w kontaktach? Pegorino, jest co możemy zadzwonić? Chciałem podziękować ci za zabicie Kate. Okej, to jest mała wiadomość. Drogi panie Pegorino, chciałbym panu serdecznie podziękować za to, że zamordował pan Kate McCreary. Moim zdaniem to było bardzo dobre, co pan uczynił i bardzo pana szanuję za to, że pan to zrobił. To jest mała wiadomość. What is Roman doing there? This is not the place for him. He fucking up, Rasta. I and I both be seeing one love. Dobra, ostatnia misja, moi drodzy. Ostatnia misja. Teraz zobaczcie, różnica jest taka, że musimy zabić tylko i wyłącznie Pegorino, no bo już Dimitri nie żyje. I naprawdę, ta rozpad z Niko po Kate jest tak na siłę zrobione, tak to jest wymuszone, że aż mnie głowa boli od tego, no słowo daję. To jest tak na siłę zrobiona rozpad po osobie, którą on ile znał? On 4 razy spotykał z Kate 4 razy spotykał i więcej teraz płacę po niej, idiota! Walić, Kate! Przepraszam, ale Kate jako postać nie zasłużyła na nic innego jak na śmierć. To nie jest tak, że ja jestem do tego stopnia jakiś tam walnięty, że... śmierci każdej dziewczyny, która jest taka jak Kate. Ja po prostu tych dziewczyn nie lubię, ale... Kate jest postacią z gry. I ze względu na to, że to jest postać z gry, która jest irytująca, głupia i najgorsza, to jest źle. I dziewczyna się z tego zginęła. Naprawdę ten płat po Kate jest tak wymuszony i tak na siłę zrobiony. To jest dramat jakiś. Sam już nie wiem, z drugiej strony, który wodek miasta jest bardziej strucny i na siłę. Ale sterwcy Niko i Kate. Już nawet Louis i Victor byli lepsi, bo sami Louis była tak fabularną postacią i dość często się pojawiała w fabule. Easy,
speed down the highway at who knows how fast. Cars are coming toward us. People are shooting at us. How can you be chilled? You've been smoking too much, Jacob. Whatever chilled is, this is not it. You said you wanted to help, Roman. You said you wanted to give Pegorino payback just as much as I did. I did. I do want to, but, you know, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. None of your blood. Mam ochotę mu psyjebać w tym momencie. Naprawdę, mam ochotę mu psyjebać. Jak on śmie twierdzić, że nikogo nie ma? Mas Romana, mas Jacoba, mas Dwayna, mas Brusiego i ty masz celność twierdzić, że nikt ci w życiu nie został? Niko, ty jesteś naprawdę idiotem. Ja rozumiem twój rozpad po śmierci Romana, ale żeby płakać z powodu Kane, chcę twierdzić, że nikt ci nie został? Bliski? Szczerze, w tym momencie Roman powinien mu jebnąć za to, co teraz powiedział, naprawdę. Przepraszam, że się tak wkurzam, ale naprawdę nikomu mi tak denerwuje w tym momencie. No szkoda, moja matka mnie opierdzieliła, żebym tak nie krzyczał, więc przepraszam, ale... No wkurzyłem się strasznie, no Niko, naprawdę jesteś idiotą, jesteś idiotą! To jest idiota, to jest debil. Dopiero to gadałeś, że już nie masz nikogo, idioto! Dopiero co gadał, że nikt mu w życiu nie został, nie? A teraz kurde rozpaca nad tym, żeby jeszcze Romana nie stracił, no... Co to jest? Zerowani GTA 4 naprawdę są na tyle ślepi, że nie zauważyli bez sensu tego, co właśnie Niko zrobił w tym momencie? Ja rozumiem, że w rozpacy może zagadać różne CZC, ale to co on teraz powiedział, to jest przegięcie granic. Niko, ty nie jesteś sumi, żeby twierdzić, że nikogo nie ma w życiu bliskiego. Nie! Ja nie zrozumiałem i nie zamierzam rozumieć. Naprawdę nienawidzę tego, gdy gra próbuje u mnie wymusić empatię wobec jakiejś postaci, której szczerze nienawidzę. Tutaj jest tak w spadku Kate i bez porozumienia za ostatnio, co tutaj Rockstar zrobił, no. Ja rozumiem współczuć Romanowi, ale nie Kate! No i choć wiadomo, że jeśli tak uwiecie, że jak stawię niektóre komentarze, to z drugiej strony wcale jej się nie dziwię, że zawiło na taką nienawiść wobec postaci z gier, no. Ona pod wieloma względami ma ten sam problem co ja, no i kurde, no... Ludzie by mogli to trochę bardziej zrozumieć, a nie to ignorować. Bo to wcale nie jest tak, że my sobie wymyślamy to wszystko. My to mamy poparte dowodami faktycznie. Dobra, moi drodzy, czas puścić badasową muzykę. Chyba mi zawiedzie, co to jest. Czas kroczyć do akcji jak Johnny Silverhand. I dla zasady, w tle powinna jeszcze lecieć jego muzyka. Ginąć tam! Umierać! Tak się kończy ukrywanie się za samochodami. Leć kolejna bazucka, panowie i panie! Pa pa!
O tak. Dobra, gdzie jest, co jesteście? Tutaj się ktoś skrył. Kurde, selby napipsają. Chyba nie ma decela. Bo ktoś naprawdę nie ma cela. No wiem, zaś co to jest. Chwila. Co on kombinuje? Co ty kombinujesz? Ja wiem, że to jest OZS. Chuj, nie? Dobra. To mi się wydaje, że chyba jest ktoś będzie. O. No nie, chyba jest czysto. Dobra. Mam nadzieję, że jest czysto. Dobra. To teraz lecimy tutaj. Teraz oczyścić to miejsce. Dawać granatami i lecimy. Kurde, gdzie? Dobra, zabity. Sorki za milce, tak trochę się muszę skupić teraz. Umieraj! No mi się to O, właśnie, wydaje, że jeden z nich będzie. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Trochę mi szkoda ciebie zabijać, Jimmy, bo zabiłeś Kate, a jestem ci z tego powodu bardzo wdzięczny, ale... Niestety, gra mnie do tego zmysła, żeby cię zabić. Znaczy, zaraz, nagle zrobię tą utratę, zrozumiem trochę, że robi to dla przetrwania, no bo wiadomo, też za tego rynek chciałby go dorwać dalej. Nie odpuściłby mu. Dobra, idziemy. Po Jimmy'ego. No nie. And you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. Shit! I wish I'd hit you at the wedding. No ale zabiłeś Kate. Można być z tego dumny. Tak, o ty widzę za. Nie da się go tak zabić. Dobra, lecimy. Don't get up!
Adekwatów to nie będzie. Dobra, teraz jest moment, gdy ja się muszę skupić. Więc zamykam się. Uwaga, tutaj będzie. Dobra. Udało się to przeskoczyć. Ajajajajaj. Dobra, grudno teraz tego nie spieprzyć. Więc to jest nie koniec problemów? Ona z tym może trafić rakietą. Bo będzie za mocno trafić. Boję się. Załóżcie, kurde, stresuję! Ciary mnie schodzą, to jest najbardziej stresujący moment w całym GTA 4. Z tymi rakietami! Dobra, okej, okay, to się miało tak schodzić. Tutaj akurat mieliśmy to tak trafieni, więc jest okej. Okay. Dobra, przeszliśmy to. Uff! Dobra, może jeszcze nie będę zapisał. No kurde, co ja robię? Gonimy tego Jimmy'ego. A nie. Czemu do mnie teraz znowu policja napieprza? Dobra, walić tą policję, trzeba Jimmy'ego dorwać. Chodź tu. Zagnaj Jimmy. I told you to leave me alone. I got the orders here. Me. You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. No to wiem, ale dziękuję za zabicie Kate. You want to know something funny? Not really. The commission, the old families. I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Zagnaj. Cousin. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Really? I suppose so. We won, man. We won!
Słuchaj, do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to zakończenie próbuje być na siłę smutne. Co jest smutnego w tym zakończeniu? Zginęła jedna głupia dziewczynka, która była toksyczna, była idealistką, nie miała statuku wobec swoich braci. Zostaje wobec jakiego mogła mieć stosunek, ale nie miała wobec niego żadnego stosunku. Gdy on z kolei troszczy się o nią i kochał ją, mimo wszystko. I co, ja mam spłuczyć po Kate, ja mam serio płakać po Kate? Wy tego oczekujecie? No sorry, ale nie. Nie będę płakał po Kate, bo nie zasłużyła na to. Zamiast tego cieszę się z tego, że zginęła. I ludzie sobie mogą gadać, że obydwa zakłócenia z GTA 4 są sare, że są złe obydwa zakłócenia w pewnym stopniu, ale nie są. Jest dobre zakłócenie, jest złe zakłócenie. Złe zakłócenie to jest te, w którym Roman zginie, to tutaj zakłócenie to jest bezdyskusyjnie. Dobre zakłócenie. Niko płacę po głupiej dziewczynce, którą spotkał 4 razy w GZ. 4 razy w GZ. No i jeszcze do tego wszystkiego dodając ślub, na który ją zabrał. No to 5 razy się spotkali w samej GZ fabularnie. 5 razy. 5 jebanych razy. I co? I na tej podstawie wielka miłość? Wielka rozpacz, bo sobie zginęła? No serio, ale to jest totalnie głupie i to jest jeden z wielu momentów, gdy Rockstar naprawdę próbuje na siłę wręcz. Na siłę Rockstar próbują wymusić empatię, współczucie wobec postaci, która przez całą grę była irytująca. Jest szczerze, jak no jest Koenig za to, jak oni przedstawiają kobiety w grach, ale Rockstar? Rockstar nie są wcale lepsi. Rockstar też, kurde. To co oni robią z kobietami w GTA jest warte absolutnego potępienia. I szczerze, ja nawijam Max Koenig, że oni sadzą nienawidzić wobec dziewczyn, które są dziewczynce. Love is Strange. Tak robią, nie? Ale Rockstar? Rockstar w sumie, jak tak dużo o tym pomyśleć, że robimy to samo w GTA, no patrzcie, no. Wobec Kate, Rockstar oczekuje tego, że my będziemy czuć sympatię, empatię, współczucie, że będziemy lubić Kate. A Kate wiadomo, jaka była, no była kupytycą. Była kupytycą. A patrzcie, jak inne dziewczyny, faktycznie dziewczyny są przedstawione w GTA. Zawsze w taki sposób, żeby wzbudzały irytację. Amanda irytująca, Tracy irytująca, ta Sara, którą Nikota spotykał, irytująca. No niby się zajmuje modą, tak? No to można by określić ją typem dziewczyny, no mimo tego, że nie wygląda na dziewczęcą. No ale tak czy siak, no. Kolejna postać, która powstała tylko po to, żeby irytować gracza. Ja to będę im zarzucał GTA, no bo w Red Deadzie to rozumiem, tak? Że one nie mogą być za bardzo te dziewczęce, te postacie damskie. W ogóle najlepiej by było, gdyby w Red Deadzie zostawili tylko Shady, nie po co mnie dodawali inne postacie. No i co bym tutaj jeszcze mógł powiedzieć, no... Ogólnie już mówiłem to, co mówiłem wcześniej na temat GTA 4, że dobrze mi się w tą grę grało pod względem gameplayu. Naprawdę można się fajnie pobawić w tej grze, można się pochuśtać na huśtawce, można polecieć nic mlina z Boralisu i można naprawdę fajnie się bawić w GTA 4, ale... Trzeba naprawdę mieć tolerancję wobec poszczególnych rzeczy, które się dzieją w fabule, bo cały ten wątek z Kate jest tak wymuszony, już mówiłem to zresztą, tak na siłę zrobiony. Rockstar serio oczekuje tego, że na podstawie 5 spotkań w fabule z Kate, to co, Niko się wiedzie, to zakocha w Kate i my mamy też to wspierać, mamy być z tego dumni? Nie, to nie jest powód do dumy i to nie jest w ogóle coś, co powinniśmy wspierać. Zaczynając jeszcze od tego, że Kate jest toksyczną osobą, jest toksycznym typem dziewczyny. Więc dla mnie już mówiłem, że cały ten wątek Kate najlepiej by było, gdyby nie istniał. Kate to jest najbardziej irytująca i to jest najgorsza postać ze wszystkich w GTA, a żadna postać nie jest tak zła jak Kate. Już nawet Amandę wolę bardziej, albo Tracy wolę bardziej od Kate. Albo Mallory, albo też Michelle nawet wolałem bardziej od Kate. Kate jest najgorsza. To jest najgorsza postać ever ze wszystkich w GTA. I jej śmierć ma niby wzbudzać smutek, współczucie, a jedyne co czuję w tym zakłóceniu to jest szczęście, radość, satysfakcja. Bardziej czuję większą satysfakcję z tego, że Kate nie żyje, niż satysfakcję z zabicia Dimitriego. No taka jest prawda, naprawdę. Dimitriego wolę bardziej od Kate. Jest w tym momencie śmiertelnie poważny. Więc to jest po prostu porażka jakaś ogólnie, no. Ale też jak myślę o tym, jak dziewczęta są przedstawiane w grach od Rockstara, w GTA, przede wszystkim, no to... Dosadzenie nienawiści też tutaj jest wytrwalne. Wspominałem o tej Sazie. Mamy jeszcze Mercedes, która jest w sumie przedstawiona jako taka dziewczyna, która... Ktoś by mógł powiedzieć, że ona też za bardzo nie ma charakteru i w sumie to... No to... Jest prostytutką. No to...
było gadane o tym, że to jest taki wielce. No, no jest to dowodem, że pod część fanów GTA ma problem z Mercedes z tego względu. No, w sumie też jej nie lubię, ale Mercedes i tak, ze wszystkich postaci z GTA takich damskich, to stwierdziłbym, że Mercedes jest najmniejszym złem. Ona jest najlepszą postacią z GTA. Jakbyśmy tutaj sobie miał zrobić jakiś ranking tych postaci damskich, naprawdę. Tutaj nie żartuję w tym momencie. Mercedes, choć też słabo, to i tak wypada najlepiej z postaci damskich z GTA. No chyba z Katalina, okej, Katalina w sumie dobra, jest dobra na tego niska. To nie jest Katalina, ewentualnie. Że ona jest najlepsza, jako postać. No ale też wzbudza ona ogromną nienawiść. No ale z drugiej strony faktycznie ma taką nienawiść wzbudzać, no. Więc no okej, żeby nie było, niektóre chłopcy też są źle, negatywnie przedstawione. Grak od Rockstara, ale nie zmienia to i tak nie zmienia to i tak faktu, że no dziewczyny też są bardzo negatywnie przedstawione i naprawdę denerwuje denerwuje mnie to strasznie, nie lubię tego i oni powinni się skończyć, naprawdę powinni się skończyć i lepiej żeby ta Lucia kiedy coś chłopcą nie była. Lepiej żebyśmy mieli opcję taką, żeby ona mogła być dziewczyna, mogła nosić cukierki, żeby mogła paznokcie malować. Ale czy da to taką opcję? Nie wiem. Ja nie wiem, o co ci chodzi, Niko, kurde, chłopie, przestań rozpadać, pogubię dziewczynce. Zakłócenie ze śmiecią Romana faktycznie jest smutne, takie tragiczne, ale to... To jest dobre zakończenie, ludzie, to jest dobre zakończenie. Dobra, zobaczmy statystyki. 98%. Byłoby to, gdyby tylko udało się przejść tą pierdoloną minigrę. Ale wiecie co? Rockstar, za takie coś możesz pierdolić. Pierdolcie się, Rockstar. Naprawdę, pierdolcie się. Bo nie denerwuje to, gdy gra wymaga ode mnie tego, żebym ja jakąś głupią minigrę wschodził, tylko po to, żeby to 100% gry mieć. To sorry. Mimo tego, że w statystykach nie ma tego 100%, to z mojego punktu widzenia tą grę przeszliśmy na 100% i ja tą serię uznaję jako seria, która została pokazana na 100%, przeszliśmy GTA 4 na 100%, a to, co tutaj jest napisane, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ Rockstar to bezcelnie oszuści i za takie rozwiązanie mogą się pierdolić. No zobaczymy, jak będzie w GTA 5, może tam w statystykach będzie 100%, ale na chwilę obecną najwyższa pora puścić muzyczkę adekwatną do tego momentu. To już jest koniec. Nie ma już nic. No co? Nie chciało mi się wracać. To już jest koniec, już koniec, a już nic, a już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść, to już jest koniec, możemy iść. To koniec GTA 4 i nie ma już nic, fake za. Przepraszam. Nie mogliśmy absolutnie jeszcze nie odwiedzić tego miejsca.
never thought this would happen, Nico. I never fucking thought it. Kate, sweet, innocent Katie. I'm sorry, Peggy. I was there. I tried to stop it. She didn't do nothing to nobody. It was those McCreary men who were the sinners. We're paying for that ourselves. She didn't have to pay, too. She didn't, Peggy. You're right. I gotta be with my mom, Nico. She don't got much left other than me. And that ain't much. See you, man. It's enough. See you, man. Paki, twoja siostra to była załosna dziewczyka, która... Zresztą, dobra, tego nie zrozumiem, no w końcu jego siostra, no nie winię go z drugiej strony. Szkoda mi go. Bo nie ma już nic. Musimy to jeszcze zrobić, musimy to jeszcze zrobić! Poleć, poleć, poleć jak Borealis, poleć jak Lina, ta jest! Lecimy! Jak polecieliśmy, no dosłownie polecieliśmy jak ściska z Borealisu, nareszcie ludzie udało się, polecieliśmy jak Lina w końcu! I spadamy! Ja tam jeszcze mogę jeździć! No nie wierzę! Moi drodzy, to wszystko kończy się w tym miejscu. Cała nasza historia, to wszystko co wspólnie przeżyliśmy. No, trochę zabrakło GTA 4 do przebicia serii z GTA San Andreas pod względem odcinków, ale było blisko. Moi drodzy, tutaj to jest koniec. Nie ma już nic. To będzie na tyle. Na razie.